Bardzo dziękuję. Rozumiem, że temat dzisiejszy był pewnie przez pana Michała zaprezentowany, ale tym niemniej powtórzę. Oczywiście chcę mówić o historii Ligi Narodowej jako pewnej niezwykłej organizacji, składającej się notabene z wielu organizacji, więc stąd też i innych także bytów, stąd oczywiście jej historia jest także niezwykła, choćby i z tego powodu. No ale wypada zacząć od początku, czyli najlepiej od zaprezentowania tych prac historycznych, które ewidentnie są i pozostają w naszej dyspozycji, a są bez wątpienia niezbędne do zrozumienia historii Ligi Narodowej. Oczywiście przede wszystkim fundamentalna praca Stanisława Kozickiego, którą Państwo zapewne w większości doskonale znają, historia Ligi Narodowej, okres 1887-1907, wydany przez Myśl Polską w Londynie w 1964 roku. Notabene ci, którzy przygotowali tę pracę do druku, to także bardzo ważne nazwiska osób, które mieszkały wówczas na emigracji i które stanowiły główny trzon emigracyjnego Stronnictwa Narodowego, czyli Antoni Dargas, Józef Płoski i Hanka Świeżaska. Hanka Świeżaska, o której niedawno miałem specjalną audycję radiową w radiowej jedynce, prowadzę w imieniu Instytutu takie cotygodniowe audycje i ostatnią poświęciłem właśnie Hance Świeżaskiej, czyli pani, która była pierwszym kurierem Polskiego Państwa Podziemnego już 11 listopada 1939 roku wyruszyła, by dotrzeć do ministra Mariana Sejdy do Paryża, szła w imieniu konspiracyjnej organizacji Ojczyzna. Ta pozycja książkowa, historia Ligi Narodowej, jest oczywiście pomnikowa, niezbędna dla wszystkich, którzy by chcieli się zajmować tym tematem, ale oczywiście także zachęcam, pewnie niejednokrotnie już to padało podczas tych konferencji, zachęcam do lektur Romana Dmowskiego, Jana Ludwika Popłaskiego, Zygmunta Balickiego, ale także do tego ojca założyciela Ligi Polskiej, utworów, także powieści, czyli pułkownika Zygmunta Miłkowskiego. No oczywiście ponad przeciętność wyrastają przede wszystkim te pozycje, które wyszły spod pióra Dmowskiego, czy to Myśli Nowoczesnego Polaka, czy wcześniej Nasz Patriotyzm z 1893 roku, taki artykuł programowy, właśnie bardzo mocno osadzający Ligę Narodową w programie niepodległościowym, także Rosja, Niemcy, kwestia Polska i wszystkie, rzecz jasna, pozostałe pozycje książkowe, które napisał Roman Dmowski. Roman Dmowski, który będzie oczywiście tutaj naszym głównym bohaterem, bo od początku Ligi Narodowej, czyli od 1893 roku, kiedy z przekształcenia Ligi Polskiej ona powstaje, to głównym inspiratorem, głównym pomysłodawcą i ewidentnie liderem tejże Ligi Narodowej zostaje wówczas bardzo młody Roman Dmowski, urodzony w 1964 roku, więc łatwo policzyć, ile ma lat w 1893. Jest bardzo młodym człowiekiem. Ale jest już człowiekiem, który także rozumie politykę i człowiekiem, który bez wątpienia swoje życie tejże polityce oddał.
I na początku chciałbym Państwu przeczytać taki fragment z książki Krzysztofa Kawalca, biografii Romana Dmowskiego, taki, można powiedzieć, pesymistyczny list. No, pisał go Roman Dmowski w 1914 roku do swojego jednego z najbliższych przyjaciół, profesora Ignacego Chrzanowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyka literatury, z którym bardzo się przyjaźnił, i pisze do niego taki list w związku ze śmiercią matki, która umiera, ma 81 lat. Jego dość niezwykła Dmowskiego powoduje, że bardzo rzadko ją widywał, i pisze w sposób następujący. Serdecznie Ci dziękuję za zacne słowa współczucia, które mi istotnie jest potrzebne. Jest to właściwy porządek rzeczy, że starsze pokolenie umiera przed młodszym i straty matki w 81 roku życia nie można uważać za jakąś niezwykłą katastrofę. Ale z tym porządkiem rzeczy trudniej się pogodzić, gdy człowiek sam nie jest z nim w zgodzie, gdy nie założył własnej rodziny, gdy nie widzi przed sobą następnego pokolenia. Cóż mi zostało, zapytuje. Tylko to wrzaskliwe, pełne rozdźwięków, publiczne życie, przed którym nie ma już dokąd uciec. Nie wiem, na ile było to pisane w stanie lekkiej depresji, a na ile było to podsumowanie tego okresu, o którym właśnie mamy mówić, czyli lata 1893-1914. Czy był to tylko zgiełk polityczny, czy też nie mógł jednak Roman Dmowski odczytywać jakiejś satysfakcji. Przypomnę, że te słowa powstały rzeczywiście w sytuacji z jednej strony śmierci matki, a z drugiej strony przeżywanych na pewno przez niego bardzo silnych rozdźwięków w środowisku Ligi Narodowej, czyli dwóch bardzo ważnych rozstań, jakie miały miejsce jako tak zwana fronda i tak zwana secesja, odpowiednio w latach 1908-1911. A więc mógł odczuwać niewątpliwie pewien ból. Miał lat 50, był rok 1914, w średnim wieku pan, bardzo mocno średnim już wieku pan, który no, nie mógł przewidywać w tym momencie, w marcu 1914 roku, że właśnie ta praca, którą przebył, okaże się niezwykle istotna z punktu widzenia tego, co dosłownie za parę miesięcy się zaczęło, czyli pierwsza wojna światowa. Bardzo ważny cytat, ciekawy z punktu widzenia rozumienia tej dynamiki nie tylko życia konkretnej osoby, ale także tego zjawiska, jakim było odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. W marcu 1914 roku pesymista Dmowski, podsumowujący poniekąd swoje życie, jeszcze nie wie, nie widzi do końca, że właśnie ten cały dorobek jego jest niezwykle cennym dorobkiem, o czym się będzie mógł sam przekonać za parę miesięcy, a potem za lata, kiedy w odrodzonej już Polsce w styczniu 1919 roku to jego ugrupowanie, Narodowa Demokracja, wygra wybory do Sejmu Ustawodawczego, a więc w tym demokratycznym, można powiedzieć, zapisie jego życia będzie mógł odczuć satysfakcję, że znaczna część Polaków uznaje to, co dokonał, za słuszne. No ale w takim razie, czego takiego dokonał Dmowski w tych latach 1893-1914? Otóż trzeba sobie powiedzieć, że powstanie Ligi Narodowej w kwietniu 1893 roku jest pewnym zjawiskiem, to powstanie, które wynika z
rzecz jasna, lat poprzednich i tego, co stało się w latach 1886-1887. Wtedy na emigracji, zgodnie z tradycją, można powiedzieć, od czasu wielkiej emigracji, to właśnie emigranci z Zygmuntem Miłkowskim na czele powołują Ligę Polską i wydaje im się, że to oni są w dużej mierze predestynowani wobec rzeczywistości ugodowej, lojalistycznej na terenie trzech zaborów do tego, żeby przewodzić narodowi i dać jemu takiej nowej energii do tego, żeby wyartykułować żądanie czy chęć w ogóle odzyskania przez Polaków niepodległości. Ten impuls emigracyjny oczywiście okaże się szalenie ważny, ale bardzo szybko okaże się także, że centralizacja Ligi Polskiej znajdująca się poza granicami kraju w Szwajcarii nie będzie w stanie kontrolować w trzech zaborach komisarzy. Dla każdego zaboru będzie to komisarz i grono dookoła niego skupione, którzy okażą się być dość rachityczni w tych swoich działaniach konspiracyjnych, nie będą w stanie de facto zbudować wokół siebie większej struktury organizacyjnej, ale też energia, szczególnie w zaborze rosyjskim pana Kobylańskiego, którego zresztą nazwiska możecie nie pamiętać nawet, no ta energia będzie, delikatnie mówiąc, bardzo słaba. Na tle Ligi Polskiej i tych emisariuszy, nie emisariuszy, przepraszam, tylko tych komisarzy, którzy będą w trzech zaborach reprezentowali Ligę Polską, ewidentnie najbardziej jasnym światłem będzie aktywnością przebijała wszystkich organizacja młodzieżowa, czyli Związek Młodzieży Polskiej Z. A tenże Związek Młodzieży Polskiej Z będzie funkcjonował, będzie działał za sprawą oczywiście przede wszystkim Zygmunta Balickiego, który jako emisariusz przybędzie w 1886 roku i założy ten związek. On będzie potem działał nie tylko w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, ale także w Krakowie. Tam będzie wydawana teka, pismo specjalne ZMPZ, ale najbardziej aktywny Z będzie w Warszawie. I wśród tych wybijających się studentów i jednocześnie członków Z-u bardzo szybko pojawi się postać Romana Dmowskiego. Oczywiście środowisko warszawskie będzie także wspierane intelektualnie, nie tylko przez Zygmunta Balickiego, ale także tygodnik Głos, bardzo ważne pismo wychodzące w Warszawie na czele z Janem Karolem Potockim i oczywiście Janem Ludwikiem Popłaskim, także członkiem Ligi Polskiej. I to środowisko i ta trójka, Popłaski, Balicki, Dmowski, z których najmłodszym będzie Roman Dmowski, dojdą w pewnym momencie do wniosku, choć tutaj szczególna inicjatywa będzie Dmowskiego w porozumieniu z Balickim, że ten stan skorupiastej Ligi Polskiej trzeba odmienić. Miało się to stać wcześniej, zaraz po wielkiej manifestacji zorganizowanej przez zetowców w setną rocznicę Konstytucji 3 maja, a więc 3 maja 1891 roku. Jednak wówczas reakcja władz carskich zastopowała te możliwości, zresztą później tym bardziej, o czym za chwilę. I manifestacja bardzo piękna, odwołująca się do rewolucji moralnej sprzed wybuchu powstania styczniowego, ulotki po Warszawie, studenci od Ogrodu Botanicznego do Placu Zamkowego, tam gdzie niegdyś zginęło tych 5 poległych przed powstaniem styczniowym. Oczywiście na hajki, carska policja, cytadela dla tych, którzy zostali zaaresztowani. Ta cytadela zresztą będzie miejscem bardzo częstych odwiedzin narodowców, zarówno wtedy, jak i później po manifestacji w setną rocznicę
insurekcji kościuszkowskiej, czyli tak zwanej kilińszczyźnie, która wówczas nastąpiła. Także wiele lat jeszcze później, aż do ostatniego więźnia Cytadeli, bardzo często będą to ostatnim był Władysław Rabski, który wyszedł z Cytadeli, z tego więzienia 11 listopada 1918 roku. Oczywiście tam zaaresztowany już przez Niemców, gdy oni z kolei w Warszawie się rozsiedli po 1915 roku. Dmowski nie zostaje aresztowany, wyjeżdża na zachód, między innymi do Szwajcarii, gdzie właśnie przekazuje plan związany z powołaniem tajnej organizacji trójzaborowej, która miałaby nazwę Liga Narodowa i która by miała w kraju swoją centralizację. I Zygmunt Miłkowski na to się zgadza, rozumie, że jego ludzie, komisarze nie są w stanie udźwignąć tego zadania. Podporządkuje się Miłkowski decyzji młodego Romana Dmowskiego. Ale ta decyzja nie przeobrazi się w czyn, ponieważ Dmowski, wracając do Warszawy, zostaje na granicy państwa rosyjskiego aresztowany, wsadzony do Cytadeli właśnie za zorganizowanie tej manifestacji. Jest rok 92, będzie tam ponad 6 miesięcy, przebywał, następnie będzie oczekiwał procesu i wyrok, który będzie wygnaniem z Królestwa Polskiego, ostatecznie osiądzie w Mitawie, stamtąd zresztą w 1995 roku ucieknie przez zieloną granicę do zaboru austriackiego i do Królestwa Polskiego przez kolejny lat nie będzie mógł wrócić. Dopiero odwilż rewolucji 1905 roku mu da takie szanse. Zanim jednak to wszystko nastąpiło, to jeszcze przed wyrokiem doprowadza do zmiany nazwy organizacji, czyni to w porozumieniu z Balickim przy wsparciu Jana Ludwika Popłaskiego. Oczywiście wbrew temu występuje komisarz i stąd w literaturze możecie ewentualnie znaleźć takie sformułowanie, że to był zamach stanu, ale to nie był zamach stanu, to było organizacyjnie bardzo rozsądne posunięcie. Komisarze okazali się być niewydolni. Zygmunt Miłkowski jako twórca Ligi Polskiej pobłogosławił Dmowskiego, uznał jego rację i rzeczywiście skutek był piorunujący, bo mimo tych wszystkich faktów, które powiedziałem, to znaczy blokujących przez carat rozwój tej organizacji, to udało się Dmowskiemu w ciągu tych 10 lat, także swojej częściowo nieobecności w zaborze rosyjskim, uruchomić niezwykłe dzieło, które na rok 1904, czyli tuż przed wybuchem rewolucji, dzieło będzie liczyło, no, są różne szacunki. Najbardziej optymistyczni mówią o 700 członkach Ligi Narodowej, bardziej pesymistyczny albo może realistyczny Stanisław Kozicki mówi, że jednak było ich trochę powyżej 400, ale ilu by ich nie było, to niewątpliwie były to osoby niezwykle ważne dla życia politycznego, społecznego, kulturalnego, także religijnego. Byli to ludzie wybitni, każdy praktycznie był jednocześnie odpowiedzialny za pewną przestrzeń narodu polskiego i go w tej Lidze Narodowej reprezentował. Liga Narodowa, tak jak wspomniałem na samym początku, miała od początku swój program. Ten program Dmowski napisał w 1893 roku w formie artykułu, broszury w zasadzie, bo w takiej formule było to wydane, oczywiście nielegalnej w zaborze rosyjskim, pruskim, i nosił tytuł Nasz patriotyzm, tenże tekst. W tym tekście odnajdziemy dwa słowa klucze, które będą w dużej mierze zarządzały zarówno myślą, jak i organizacją struktury pod nazwą Liga Narodowa. To jest oczywiście wszechpolskość i wszechstanowość. Te dwa słowa klucze. Wszechstanowość rozumiana jako Liga Narodowa, jako reprezentacja
wszystkich stanów, klas i warstw społecznych, ponieważ jest jeden naród i ten jeden naród składający się z warstw ma zadania. Podstawowe zadanie leży w gestii warstw oświeconych, a więc tych odwołujących się do dziedzictwa I Rzeczpospolitej, do powstań tej warstwy, można powiedzieć, szlachecko-ziemiańsko-inteligenckiej, która jako warstwa oświecona ma obowiązki głównie, obowiązki wobec Polski, to potem będzie rozpisane w myślach nowoczesnego Polaka, wydawanych w Przeglądzie Wszechpolskim w 1902 i 1903 roku, potem wydane w całości w zaborze austriackim, a więc ta wszechstanowość będzie rozumiana i widziana jako służba warstw oświeconych wobec warstw ludowych, robotników, włościan, których należy bronić, ich wszystkich, przed zjawiskami przede wszystkim takimi jak rusyfikacja i germanizacja, bo naród nie będzie istniał, jeżeli zostaną podmyte te warstwy włościańskie przez germanizatorów i rusyfikatorów, którzy chcą właśnie naród pozbawić jego nowoczesności, czyli wszechstanowości. To jest ten zakres pojęciowy, który widzimy w słowie wszechstanowość i zaraz o organizacji tej wszechstanowości opowiem. I oczywiście wszechpolskość, to jest to drugie hasło programowe, a więc nie ma trzech polityk polskich, jest jedna polityka polska, nie jest ona związana z egoizmem czy racją stanu jednej dzielnicy, na przykład zaboru austriackiego, bo tam jest autonomia i tam w związku z tym lojalizm ma być panujący, zaraźliwy wobec zaboru rosyjskiego czy pruskiego, jeżeli w tamtych zaborach akurat trzeba działalność konspiracyjną prowadzić, bo ona w interesie całego narodu będzie właściwszą. A więc też i sama Liga Narodowa jest strukturą konspiracyjną we wszystkich trzech zaborach, niezależnie od różnic potencjału politycznego, jaki istnieje dla strony polskiej. Oczywiście w zaborze austriackim czy pruskim także poprzez koło polskie jest to dużo większe niż przynajmniej początkowo w zaborze rosyjskim. Ale też nie ma co się obrażać na autonomię czy na możliwości działania w kole polskim w zaborze pruskim. Zdaniem przywódców Ligi Narodowej, to są też dostępne jak najbardziej narzędzia. Potem takim narzędziem też będzie Duma Państwowa powołana przez zaborcę rosyjskiego. Miarą tej wszechpolskości, żeby to zawrzeć w konkrecie, jest to, że oczywiście do Ligi Narodowej będą zapraszani w związku z tym ludzie, którzy będą mieli głębokie oddziaływanie na terenie swojej aktywności politycznej, ideowej. Takim przykładem świetnym do zrozumienia tego, co przywódcy Ligi Narodowej rozumieją pod hasłem wszechstanowości i wszechpolskości, będzie przykład Wojciecha Korfantego, który na początku XX wieku po raz pierwszy w wyborach do parlamentu i Landtagu i Reichstagu, czyli zarówno pruskiego, jak i ogólnoniemieckiego, po raz pierwszy wygrywa z Górnego Śląska Polak, a nie Niemiec. To powoduje, że Wojciech Korfanty pojawia się jako parlamentarzysta w kole polskim, które to koło polskie terytorialnie było praktycznie ograniczone do Wielkopolski. A teraz nagle okazało się, że to koło polskie jest szerzej rozumiane, i Niemcy muszą się do tego dostosować, bo Wojciech Korfanty nie widzi powodu, żeby nie wstępować do koła polskiego. Natychmiast jest zaproszony przez Dmowskiego do członkostwa w Lidze Narodowej jako właśnie tej wszechpolskiej i wszechstanowej, bo w tym przypadku także Górnoślązacy to przede wszystkim robotnicy, tej reprezentacji narodu polskiego, który jednocześnie wyżłabia terytorium polskie. To będzie także przykład na Aleksandra Prokopa Zawadzkiego, który będzie
założycielem Towarzystwa Opieki nad Unitami, który to Prokop, zaangażowany na rzecz podtrzymywania unickości na tamtejszych z kolei wschodnich terenach, przede wszystkim podlaskich, Królestwa Kongresowego, będzie rzecz jasna angażował na rzecz wyparcia, czy też niedopuszczenia, może lepiej powiedzieć, cerkwi prawosławnej, która jest narzędziem rusyfikatorskim caratu i która to cerkiew próbuje unitów zmusić po 1875 roku do tego, by gubić to wyznanie unickie z 1596 roku. Unici są wzięci pod opiekę Ligi Narodowej, konkretnie Aleksandra Prokopa, będą organizowali także pielgrzymkę do papieża, do stolicy apostolskiej, pokazując papiestwu, że nadal są obecni jako wyznanie unickie i nie dadzą się zniszczyć przez politycznie uwarunkowaną cerkiew prawosławną. Takich przykładów pokazujących właśnie ten przestrzeń wszechpolskości, wszechstanowości będzie oczywiście bardzo dużo. Praktycznie wszyscy działacze Ligi Narodowej będą odpowiedzialni za jakąś konkretną, czy to przestrzeń stanową, czy terytorialną. Kto to będzie, te 400-700 osób, to za chwilę konkretne przykłady, ale jeszcze warto powiedzieć, że za tym programem w naszym patriotyzmie wyartykułowanym przez Romana Dmowskiego jest także struktura organizacyjna. Dmowski okazuje się być wybitnym organizatorem, który z racji swojej niespożytej sile, energii jest w stanie wytworzyć konkretne byty organizacyjne. Pierwszym i najważniejszym jest oczywiście Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, od których to słów pochodzi wyraz endecja. I to Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, nie przez przypadek tak się nazywa, jest niewątpliwie to środowisko, jest partią polityczną, która ma działać w trzech zaborach i działa w trzech zaborach. W każdym z nich powstaje oczywiście na innych warunkach, albo konspiracyjnych, przede wszystkim w zaborze rosyjskim, albo jawnie, jak w zaborze austriackim, mają też możliwości startowania do parlamentu. To jest to używanie narzędzi dla dobra interesów całego narodu, ale jednocześnie właśnie w rozumieniu tej różnorodności narzędzi, które są potrzebne, by nowoczesny naród mógł funkcjonować i prowadzić jedną politykę artykułowaną i prowadzoną przez centralizację Ligi Narodowej, czyli de facto tę trójkę podstawową działaczy. Jeszcze oczywiście Teofila Waligórskiego, do tego by trzeba było dodać jeszcze na pewno kilku, Gustawa Simona na przykład, jeszcze paru na pewno innych, którzy tworzą tę centralizację razem z Dmowskim, Balickim i Popłaskim. Drugim i oczywiście Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe jest naprawdę demokratyczne, to znaczy wizja Polski, która miałaby zaistnieć jako niepodległe państwo, to jest przede wszystkim wizja republikańskiego państwa demokratycznego, stanowiącego odwzorowanie najlepszych wówczas tendencji, jakie istnieją w świecie zachodnim. Dmowski jest z jednej strony zauroczony systemem brytyjskim, to jest dla niego ten punkt odniesienia, jeśli chodzi o demokrację, a z drugiej strony jest, szczególnie po 1904 roku, gdy tam pojedzie do Japonii, zafascynowany pewnym charakterem narodowym, którego uważa, że brakuje Polakom, tej dyscypliny narodowej, którą posiadają z kolei Japończycy. Bo oczywiście, żeby system demokratyczny mógł istnieć, czyli żeby naród mógł w tym systemie się odnaleźć w przyszłości, to sam musi być uobywatelniony, czyli musi być zaangażowany w działania patriotyczne. Stąd ta nazwa, nasz patriotyzm. Potem zresztą będzie powtarzał te artykuły pod tym samym tytułem. To uobywatelnienie mas ludowych, ale także oświeconych, które nie powinny się angażować w trójlojalizm, a
w zabudowywanie nowoczesnego narodu. To później będzie bardzo bliskie idei, która wiąże nas szczególnie z Kościołem katolickim, czyli zasady pomocniczości. Państwo demokratyczne to jest państwo, które oddaje narodowi bardzo wiele kompetencji pod warunkiem, że ten naród potrafi się samozorganizować. I to jest ten czynnik kreacji, który musi zafunkcjonować i Liga Narodowa tworzy taki czynnik kreacji, bo jest centralizacja wprawdzie, jest jedna wspólna polityka trójzaborowa, ale z drugiej strony są organizacje autonomiczne, które mają wypełniać się zadaniami no, z racji aktywności konkretnych ludzi. A więc mamy taką jedną Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, bardzo silne struktury, szczególnie w zaborze rosyjskim i austriackim. Tam będzie stronnictwo oparte no, w zaborze rosyjskim na przykład na rodach ziemiańskich, na majątkach ziemskich, gdzie będzie taka praca u podstaw polityczna tworzona. Drugą organizacją oczywiście będzie ZMPZ, czyli ta młodzieżówka, która już istnieje zanim Liga Narodowa powstała. I Z jest niewątpliwie osadzona przede wszystkim w środowiskach akademickich, właśnie w Warszawie, w Krakowie, we Lwowie. Bodaj najsilniejsza będzie struktura ta absolwencko-akademicka. Tam szczególnie dużo pojawi się, podobnie zresztą jak sam Dmowski, tylko już nie jako akademik, po tej Kilińszczyźnie 1894 roku, gdzie uciekając z zaboru rosyjskiego przeniosą się narodowcy do Lwowa i będzie to bardzo silny ośrodek narodowo-demokratyczny, praktycznie no, najsilniejszy, jeśli chodzi o oddziaływanie polityczne, aż do I wojny światowej włącznie. Oczywiście poza Z-em, który będzie wydawał także swoje pismo, tekę nielegalnie oczywiście przenoszoną do zaboru rosyjskiego. Aha, to jeśli chodzi jeszcze o pismo, to Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe będzie miało też swój organ poniekąd, czyli właśnie we Lwowie wychodzący Przegląd Wszechpolski, który legalnie będzie wychodził we Lwowie, ale nielegalnie będzie przemycany do zaboru rosyjskiego. Poza SDN-em i ZMPZ mamy oczywiście PET, przyszłość, to jest organizacja gimnazjalno-licealna. Pamiętacie pewnie Państwo, że sam Dmowski też założył w wieku gimnazjalno-licealnym organizację Strażnica, taką samokształceniową, jedną z takich, o których jego przyjaciel młodszy Stefan Żeromski pisał w syzyfowych pracach. I niewątpliwie ta możliwość już zaangażowania młodzieży gimnazjalnej, czy to w gimnazjum, liceum Wojciecha Górskiego w Warszawie, czy potem generała Chrzanowskiego, które to liceum zostanie przejęte przez Maurycego Zamoyskiego i będzie dzisiaj znane i do dzisiaj jako liceum imienia Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ulicy Smolnej. Różnego rodzaju przestrzenie gimnazjalno-licealne, które wówczas są penetrowane przez powstający ruch narodowy. Mamy Towarzystwo Opieki nad Unitami, mamy także bodaj czy nie najliczniejszą strukturę organizacyjną, to jest Towarzystwo Oświaty Narodowej, powstaje pod koniec wieku XIX, ma swój organ od 1896 roku wychodzące pismo Polak. Redaktorem naczelnym jest Jan Ludwik Popłaski, postać niezwykle ciekawa intelektualnie, świetny pisarz polityczny, świetny publicysta, ale także narodowiec, który był 4 razy więźniem Cytadeli, najczęstszym trudno powiedzieć, żeby gościem tegoż miejsca, ale 10 pamiętnika Cytadeli to był właśnie Jan Ludwik Popłaski. Życiorys bardzo ciekawy i barwny.
Jan Ludwik Popławski, zresztą szczególnie zaangażowany w publicystykę dotyczącą dwóch jakby takich dla niego najważniejszych tematów. Pierwszy to jest Ziemie Zachodnie. To on Dmowskiego zaraził niejako tym uznaniem tej racji, że nie będzie wolnej, niepodległej Polski bez Wielkopolski, bez Pomorza, dostępu szerokiego do morza, bez Górnego Śląska. To są te tereny, które Polsce niepodległej są potrzebne jak powietrze ludziom do życia, bo bez tych bogactw naturalnych suwerenność gospodarcza szczególnie będzie iluzoryczna. Potem Dmowski to przejmie od Jana Ludwika Popławskiego i oczywiście własną inteligencją i błyskotliwością rozwinie. I drugi temat Jana Ludwika Popławskiego to właśnie ten organ Polak, pismo dla warstw ludowych, głównie wiejskich, pismo, które będzie docierało przez struktury Towarzystwa Oświaty Narodowej. Znowu trzeba tutaj wspomnieć o dworach szlacheckich, ziemiańskich, gdzie będzie ta organizacja TON, na przykład we dworze Kleniewskich, no także na przykład moich pradziadków karszosiedleckich w Popławach. To będą takie majątki na terenie zaboru rosyjskiego, szczególnie aktywne w przenoszeniu tej prasy, ale także organizowaniu ludu polskiego. Będzie miało to oczywiście także znamiona działalności legalnej, czy też na gruncie w pewnym momencie zalegalizowanej organizacji. Mam tutaj na myśli Polską Macierz Szkolną, która stanie się legalną w 1906 roku. Wkrótce zostanie de facto zdelegalizowana ponownie przez władze carskie, ale już koła tejże Polskiej Macierzy Szkolnej będą tak silne, że praktycznie w każdym większym mieście, szczególnie w kongresówce, będzie to pod kontrolą albo miejscowej inteligencji, albo księży katolickich, jak na przykład w Mławie będzie to ksiądz Bieńkowski, który będzie proboszczem najważniejszej parafii, a jednocześnie będzie prezesem oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej. I trudno wyczuć, gdzie będzie tam granica legalności i nielegalności, bo wszyscy będą wiedzieli, że ta oświata ludowa jest właśnie w gestii tejże parafii. Oczywiście także członek struktur narodowych, a potem poseł na Sejm Ustawodawczy z ramienia Związku Ludowo-Narodowego. Mamy inne organizacje, które się wyżłabiały niejako w trakcie potrzeb. Do takich należy Związek imienia Jana Kilińskiego, który będzie w pewnym momencie konkurencyjnym, ale nie do końca, konkurencyjnym wobec PPS-u niepodległościowego. Trochę będzie miał związek inny charakter. Powołany zostanie w 1901 roku, głównie dla zaboru rosyjskiego, czyli znowu jako nielegalny, podlegający także nielegalnej Lidze Narodowej, i który to związek będzie przede wszystkim organizacją, można powiedzieć, terytorialną. W odróżnieniu od socjalistów, którzy będą widzieli podział społeczny klasowo i będą w związku z tym działać na gruncie klasy robotniczej, jakby utwierdzając tę klasę robotniczą w klasowych postulatach, czyli w pewnej odrębności klasowej, egoizmie klasowym i jednocześnie żądaniach klasowych, których przeciwnikiem w związku z tym będzie co najmniej tak samo fabrykant, jak i władza carska, i ta granica przeciwnika będzie rozmydlona w tym programie socjalistycznym. Związek imienia Kilińskiego będzie jednoznacznie oparty na solidaryzmie społecznym, czyli będzie w tym związku miejsce zarówno dla klasy robotniczej, jak i drobnomieszczaństwa przede wszystkim. Nie fabrykantów, nie oni będą najważniejsi. Ten związek będzie aspirował do reprezentacji terytorium pewnego, czyli współgospodarz tej miejskiej, tak jak ton wiejskiej rzeczywistości, tak
Związek imienia Kilińskiego miejskiej rzeczywistości, szczególnie dzielnic robotniczych i drobnomieszczańskich, na przykład takiej dzielnic jak zachodnia dzielnica przemysłowa warszawska, czyli mniej więcej ulica Żelazna i dalej na zachód od tejże ulicy wówczas, to będzie przestrzeń, gdzie nie tylko będą mieszkać robotnicy, będą także mieszkać, rzecz jasna, przedstawiciele zawodów drobnomieszczańskich, małe zakłady metalurgiczne. Trudno powiedzieć, żeby ten zakład był na jakimś wyższym poziomie materialnym niż dobrze prosperująca rodzina robotnicza, więc ten świat będzie przenikający się społecznie, ale także ekonomicznie. Aspiracje robotników bardzo często będą sięgały założenia zakładu własnego, więc znowu, to nie są światy odrębne klasowo, mające jakieś tylko odrębne ekonomiczne postulaty i żądania. To jest także świat realnie przenikający się w różnych aspektach życia codziennego. Związek imienia Jana Kilińskiego, bardzo ważnym w tych strukturach robotniczo-drobnomieszczańskich, no z czasem w 1905 roku szczególnie okaże się być w wielkiej kontrze do socjalistów, do PPS-u. Mamy więc taki podstawowy wachlarz tych instytucji, także organów prasowych Ligi Narodowej, która by nie dała sobie rady, gdyby nie właśnie to uobywatelnienie mas i uobywatelnienie środowisk inteligenckich, które biorą na siebie niejako odpowiedzialność za współpracę z centralizacją, z tymi przywódcami Ligi Narodowej w dziele formowania nowoczesnego narodu. Oczywiście jak spojrzymy na spis członków Ligi Narodowej, Stanisław Kozicki taką listę tworzy, to pod jaką literką byśmy nie zajrzeli, to na przykład Mieczysław Brzeziński, 1858-1911, redaktor Zorzy, a więc pisma legalnie wychodzącego w Królestwie Polskim. Co więcej, twórca koli tak zwanych, czyli kół oświaty ludowej razem z Promykiem, Kazimierzem Pruszyńskim, jest więc, można powiedzieć, w pozytywistycznej Warszawie działaczem, a jednocześnie jest od 1895 roku w tajnej Lidze Narodowej i będzie jednym z przywódców, wiceprezesem Polskiej Macierzy Szkolnej. Polska Macierz Szkolna będzie legalna, jak powiedziałem, w pewnym momencie. Liga Narodowa nielegalna, ale de facto będzie ją prowadziła z tego ramienia nielegalnego. I Brzeziński będzie tam funkcjonował. Bardzo ciekawa postać ze względu na nazwisko. Też od 1905 roku członek Ligi Narodowej Józef Beck, ojciec ministra spraw zagranicznych, późniejszego Piłsudczyka, no ale on akurat będzie działaczem tutaj z Limanowej, z zaboru austriackiego, bardzo czynnym w zaborze austriackim. Będzie także na przykład, bardzo dużo zresztą ich będzie, Ziemian, jak między innymi Zbigniew Hondzyński z Lwowa, jak przedstawiciele rodu Czetwertyńskich, jak przedstawiciele rodu Chrzanowskich. Będzie oczywiście także profesura uniwersytecka, na przykład profesor Franciszek Bujak, żyjący w latach 1875-1953, od 1903 roku będzie Ligi Narodowej, będzie oczywiście profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, także Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym, jedna z bardzo ważnych postaci. Będą oczywiście także księża, na przykład bardzo znany od 1900 roku członek Ligi Narodowej, który będzie bardzo daleko mieszkał, bo bardzo głęboko w Rosji
carskiej, czyli w Petersburgu, to ksiądz Konstanty Butkiewicz, później zamordowany przez bolszewików po procesie z grudnia 1922 roku. Na literę C z kolei warto odnotować Helenę Zeisinger-Równe, bardzo ważną działaczkę oświatową. To znowu właśnie Towarzystwo Oświaty Narodowej, z którego to towarzystwa nam wyrosną różne struktury później, między innymi strajki szkolne i zjednoczenie unarodowienia szkół, czyli tak zwany ZUS. Nie mylić oczywiście z innym ZUS-em, ale ten sam skrót nie będzie, więc będą więc w sytuacjach konkretnej rzeczywistości powstawały także nowe ważne struktury. Na literkę D na przykład, to też zresztą taki przykład działaczy, którzy przeszli przez Ligę Narodową, ale nie będą z nią do końca związani, albo we froncie, albo w secesji, wyjdą z Ligi Narodowej, może czasem później, ale jednocześnie będą wychowani w tej rzeczywistości wszechstanowości i wszechpolskości. Taki przykład to między innymi profesor Edward Dubanowicz, tej profesury, jak powiedziałem, będzie tutaj sporo w Lidze Narodowej, czyli później bardzo ważna postać, prawnik, poseł, jeden z wybitnych posłów Sejmu Ustawodawczego. Będą na przykład tacy ludzie, którzy wyjdą z Ligi Narodowej, będą, można powiedzieć, w niej krótko, no bardzo krótko, ale też był Leon Wasilewski, a trochę dłużej i większa niewątpliwie była konsekwencja jego pobytu w Lidze Narodowej, to oczywiście Wincenty Witos, szczególnie, że było to w okresie I wojny światowej i ta lojalność wobec obozu narodowego będzie owocowała jego lojalnością także wobec Komitetu Narodowego. Wiadomo, nie wejdzie do rządu lubelskiego, uznając niereprezentatywność tegoż rządu lewicowego. Takich postaci wybitnych, które przejdą przez Ligę Narodową, jak powiedziałem, będzie bardzo, bardzo dużo. Także literaci, pisarze jak Władysław Jabłonowski, ale także jak znany skądinąd Jan Kasprowicz, który będzie jako poeta znany powszechnie, ale jako członek Ligi Narodowej niestety nieznany, a był nim od 1900 roku. Mamy rzecz jasna także, jak powiedziałem, ziemian, mamy ludzi kościoła, na przykład późniejszy biskup Stanisław Łukomski, osoba bardzo ważna z perspektywy tutaj Episkopatu Polski i historii potem kościoła dwudziestolecia międzywojennego. Oczywiście w zaborach różnych, na przykład w zaborze pruskim, taką rodziną narodowców i członków Ligi Narodowej będzie oczywiście rodzina Sejdów z Marianem, Zygmuntem, Władysławem, przedstawiciele wybitnego rodu, głównie prawników. Ta inteligencja w Lidze Narodowej będzie oczywiście bardzo reprezentowana szczególnie mocno, podobnie jak ziemianie, ale no, będzie także właśnie Teofil Waligórski, który będzie de facto robotnikiem, Gustaw Simon tak samo. Także nie jest to struktura tylko ograniczona do szeroko pojętej inteligencji. Czesław Sobolewski będzie sztygarem w Zagłębiu Dąbrowskim i będzie członkiem Ligi Narodowej. Tak jak powiedziałem, to jest struktura trójzaborowa, wszechstanowa i jej zadaniem jest budowanie nowoczesnego narodu polskiego w duchu patriotyzmu i aspiracji niepodległościowych, a jednocześnie z wyraźną tendencją do
powstrzymywania się przed próbami wykorzystania różnic klasowych do tego, żeby budować antagonizmy. Stąd oczywiście prędzej czy później Liga Narodowa musiała zetrzeć się z jednej strony od początku z lojalizmem i z koncepcjami trójlojalizmu politycznego, a z drugiej strony z socjalizmem, choć jeszcze w 1903 roku napisał jeden z publicystów artykuł o romantycznym socjaliście, czyli o Józefie Piłsudskim, wyraźnie z sympatią, i narodowcy uznali niejako ten nurt niepodległizmu jako uzupełnienie tego, co czyni Liga Narodowa. To się skończy w okolicach 1905 roku. Dlaczego wówczas? Otóż niewątpliwie ten rok 1905 należy widzieć nie z perspektywy ideowo-niepodległościowej, tylko z perspektywy taktycznej. Różnica, która się ujawniła wówczas, była wynikiem bardzo daleko idącej różnicy w ocenie rzeczywistości. Grupa Piłsudskiego w PPS-ie będzie uważała, że to jest czas przed powstaniem styczniowym. Trzeba wykorzystać w związku z tym i doprowadzić do wybuchu nowego powstania. Zostawmy ich do osobnej analizy kiedy indziej. Natomiast Liga Narodowa pod wpływem Dmowskiego, choć oczywiście nie bez wewnętrznych napięć, ale wygrała u nich jednak koncepcja, że wybuch powstania byłby w gruncie rzeczy bardzo daleko idącą tragedią dla narodu polskiego wobec zmowy niemiecko-rosyjskiej i że rewolucja ma w Rosji z jednej strony znamiona, jak to napisze Dmowski do Miłkowskiego, do Szwajcarii, tego syfilisu politycznego, który nie chciałby, żeby zainfekował społeczność polską, czyli właśnie zainfekował tym sporem, ale nawet daleko idącym sporem do mordów politycznych, klasowym sporem. Więc nie jest to dla narodu polskiego właściwa koncepcja społecznych, bo przez strajki w Łodzi czy gdzie indziej one nie są skierowane w pierwszym rzędzie przeciwko caratowi, tylko przeciwko fabrykantom, którzy nie są z definicji wrogami dla Ligi Narodowej, tylko dlatego, że posiadają środki produkcji. Więc tutaj to rozstanie się z socjalistami jest wielopunktowe. Z jednej strony z Piłsudskim rozstanie na poziomie negacji potrzeby insurekcji, a wręcz szkodliwości insurekcji, a z resztą socjalistów, no to już odległość jest olbrzymia, to znaczy nie przenoście nam syfilisu rosyjskiego. My jesteśmy narodem wolnych, a nie niewolników, tak jak w Rosji jest to widoczne. Więc mamy do czynienia z pewnego rodzaju sporem ideowo-taktycznym, który widać w 1905 roku. Ale oczywiście to nie znaczy, żeby narodowcy tylko się przeciwstawiali jednym czy drugim socjalistom. Oni mają własny program. Liga Narodowa ma w tym momencie program języka polskiego i autonomii, języka polskiego w szkolnictwie, języka polskiego w gminach. Liga Narodowa poprze ostatecznie strajk, będzie nawet nim kierowała de facto, strajkiem szkolnym, tak żeby on się nie wymykał spod kontroli Ligi Narodowej. Socjaliści, socjaldemokraci Królestwa Polskiego będą próbowali wejść do tych struktur strajkujących, ale będą stamtąd skutecznie eliminowani i Liga Narodowa do 1911 roku, kiedy ten strajk trwa, choć potem coraz słabnie i słabnie, będzie ten strajk nadzorowała politycznie. Jednocześnie ta walka o autonomię będzie zdaniem Dmowskiego jedyną realną z punktu widzenia możliwości aktywności polskich i aspiracji. Jedzie z taką ofertą do Sergiusza Wittego, do premiera Rosji w listopadzie 1905 roku. Motywuje to spotkanie z Wittem, że naród polski sam sobie poradzi na terenie autonomicznego Królestwa Polskiego. Niech no Rosjanie tylko oddadzą nam władzę na poziomie roku 1815, a Liga Narodowa uporządkuje i stworzy właściwe rządy autonomiczne i
ta oferta oczywiście jest wsparta siłowo przez Dmowskiego, to znaczy organizowaniem zjazdów włościan, zjazd duchowieństwa. Odbywają się one w Warszawie, w Filharmonii, w innych miejscach. Zjazd włościan to jest ponad 1000 przedstawicieli chłopstwa polskiego z Królestwa, którzy przybywają do Warszawy i pokazują tą siłę oddziaływania Ligi Narodowej. Także 400 przedstawicieli duchowieństwa z księdzem Marianem Fulmanem na czele, biskupem lubelskim, który będzie potem w dwudziestoleciu międzywojennym ordynariuszem tej ważnej bardzo diecezji. Organizuje ksiądz Fulman, ale także wielu innych kapłanów, zjazd duchowieństwa, wyraźnie pokazując tą siłę społecznego oddziaływania. Niestety Witte się na to nie zgadza i autonomii nie uzyskujemy, a rewolucja gaśnie, jak wiadomo, i wszystkie projekty i powstańcze i jakiekolwiek inne gasną w obliczu tego złamanego ducha niepokornego w 1905 roku. Niewątpliwie Liga Narodowa, i będę zmierzał do końca, Liga Narodowa, tak jak powiedziałem na samym początku, przeżywa te kryzysy roku 908 i 911. Kryzysy wywołane decyzją Dmowskiego, którą on rozpisuje w książce Rosja, Niemcy, a kwestia Polska, wydanej w 1908 roku, gdzie teza jego główna brzmi w ten sposób: wybuchnie konflikt zbrojny między Niemcami i Rosją i trzeba się opowiedzieć i zorientować, po której stronie interesy polskie są i będą skutecznie realizowane. I ta skuteczność realizacyjna skłania go do taktycznego sojuszu z Rosją jako państwowością, która wykazała się słabością w 905 roku, która nie jest także groźna kulturowo dla narodu polskiego, natomiast ma ważnych sojuszników, czyli Francję i Wielką Brytanię. I ten sojusz trójporozumienia ma być pewnym narzędziem do tego, żeby w zbliżającym się konflikcie uzyskać jak najwięcej od... I oczywiście to powoduje w dużej mierze wejście do parlamentu, do koła polskiego przez Dmowskiego, także do wejścia w nurt ideowy rosyjski panslawizmu, który to panslawizm jest dla Dmowskiego, bo nie on go oczywiście wymyśla, tylko on próbuje wykorzystać jego już istnienie i tak w celu dogadania się ze Słowianami Europy Środkowo-Wschodniej, tu najlepsze ma kontakty z Czechami, Słowakami, będzie próbował je rozwijać, potem zresztą w okresie już pierwszej wojny światowej. Jest oczywiście także zaangażowany w to, by znaleźć w opozycji antycarskiej na terenie koła Dumy Państwowej, znaleźć sojuszników sprawy polskiej, czyli u konstytucyjnych demokratów, żeby była jasność, on nigdy w życiu nie współpracował z caratem. Mogliście w szkole ewentualnie usłyszeć takie zdanie, jeżeli on w Dumie z kimś współpracował, to przede wszystkim z konstytucyjnymi demokratami. Natomiast jako poseł oczywiście no, był lojalnym obywatelem państwa jednocześnie rosyjskiego, przynajmniej tak długo, jak długo uważał, że to ma swoją skuteczność z punktu widzenia interesów narodu polskiego. Jak wiadomo, też będzie wykorzystywał ten swój mandat. Lubił zresztą to robić od lat 90., widać to w jego życiorysie, do podróżowania. Będzie bardzo dużo podróżował, stanie się w związku z tym osobą publicznie znaną, co się okaże szalenie istotne w okresie I wojny światowej. Do Wielkiej Brytanii, do Francji, do Portugalii, do Hiszpanii, do Brazylii, to są do Szwajcarii, tam wszędzie w różnych miejscach okaże się być politykiem rozpoznawalnym, a to okaże się potem bardzo skuteczne w jego misji już pierwszowojennej. Liga Narodowa będzie więc miała pewne kryzysy wynikające z tego prostego faktu, że bardzo dużo uczestników Ligi Narodowej będzie przeświadczonych, że nie można być
w żadnym nawet taktycznym sojuszu z Rosją i ten wybór Dmowskiego będzie postrzegany jako wejście w buty lojalistów zaboru rosyjskiego. Dmowski oczywiście nie będzie lojalistą w rozumieniu takim, jak to czynili konserwatyści krakowscy czy pruscy zaboru pruskiego, bo będzie cały czas stał na czele nielegalnej organizacji Ligi Narodowej, która będzie realizowała własne polskie narodowe interesy wbrew wszystkim trzem zaborom, natomiast niewątpliwie w taktycznym rozumieniu wagi także narzędzi legalnych, tak jak właśnie Koło Polskie w Wiedniu, tak jak Koło Polskie w Berlinie, to tak samo w zaborze rosyjskim, jak taka ewentualność się pojawiła, należało także wykorzystać te możliwości legalnego funkcjonowania, a jednocześnie nielegalnego cały czas, bo interesy są szersze i głębsze niż lojalność wobec jakiegokolwiek zaborcy. Z tym Dmowski walczy od samego początku, od momentu powstania Ligi Narodowej w 1893 roku. Szanowni Państwo, Liga Narodowa oczywiście w latach I wojny światowej i po niej będzie coraz bardziej zjawiskiem symbolicznym, tak bym to powiedział, bo niewątpliwie główny ciężar gry politycznej w okresie I wojny światowej skupi się na osobie Romana Dmowskiego, ale w momencie jak Stanisław Grabski, także rzecz jasna razem z bratem bardziej znanym, Władysławem Grabskim, też oczywiście członkowie Ligi Narodowej, jak Stanisław Grabski przyjedzie do Polski z ramienia Komitetu Narodowego Polskiego pod koniec 1918 roku, będzie między innymi zobowiązany w imieniu Dmowskiego do przygotowania do wyborów do Sejmu Ustawodawczego formacji narodowo-demokratycznej, czyli właśnie tego, co w Sejmie będzie się nazywało Klubem Związku Ludowo-Narodowego. I otóż podobnie zresztą jak PPS, to będzie z kolei zasługa w dużej mierze środowisk PPS-u zaboru austriackiego, to właśnie dzięki temu narzędziu, jakim była Liga Narodowa, Grabskiemu w bardzo szybkim tempie, dosłownie dwutygodniowym, uda się z podzielonego na trzy zabory środowiska politycznego utworzyć jedną partię polityczną, jedną narodową demokrację, która będzie w parlamencie nazywała się Związek Ludowo-Narodowy, a jak łatwo się domyśleć, nie jest łatwo tworzyć na przykład listy wyborcze, kiedy się ma ewentualne aspiracje dzielnicowe do tego, żeby trwać przy swoich prezesurach, a niekoniecznie oddawać na rzecz jednej centralnej władzy polityczno-partyjnej. Taki na przykład tragiczny w konsekwencjach wynik będzie Ruchu Ludowego, który nie potrafił doprowadzić do zjednoczenia w obliczu pierwszych wyborów do Sejmu II RP, czyli Sejmu Ustawodawczego. Liga Narodowa to potrafiła zorganizować i będzie trwała formalnie do 1927 roku włącznie. Na dziś przynajmniej ja nie znam takich opracowań, które by zaświadczały o daleko idącej ingerencji tejże Ligi Narodowej w bieżące życie polityczne. Wręcz odwrotnie, wydaje mi się, że w odróżnieniu od środowiska Piłsudczykowskiego, które pozostało niejako mimo demokratycznego państwa istniejącego, pozostało w tajnych związkach i obóz Piłsudczykowski miał taką inklinację do pozostania właśnie w nieformalnych strukturach paramasońsko-organizacyjnych, czy to na bazie tradycji legionowo-peowiackiej, czy konwentu A, czyli właśnie na bazie związków Piłsudczyków z masonerią. Gdzieś te struktury rozbijające państwo demokratyczne nadal istniały, tak jakbyśmy przestali, jakby się historia nie zmieniła.
i nie powstało niepodległe państwo polskie, tak obóz narodowy tego narzędzia, na razie przynajmniej, wydaje się, że się chciał pozbawić. No, jak się okaże, de facto nie pozbawił się do końca, bo wróci do tych tajnych struktur, ale to dopiero po zamachu majowym, kiedy obóz narodowy straci władzę realną w państwie polskim z racji wypłukania demokracji przez obóz belwederski. To wypłukiwanie demokracji będzie oczywiście owocowało dalszymi skutkami w postaci coraz głębszych konspiracyjnych prób mobilizowania się przez obóz narodowy, skoro w legalnych strukturach nie ma miejsca na polityczną obecność, bo państwa, instytucje zostają zawłaszczone przez obóz belwederski. Mamy więc taką mniej więcej historię tejże Ligi Narodowej i ewentualnie tych późniejszych struktur, czy siódemki, czy dziewiątki, czy inaczej się nazywających struktur wielostopniowych, organizacyjnych, które będą w obozie narodowym, zarówno w Stronnictwie Narodowym, jak i obozie narodowo-radykalnym obecne, ale to jeszcze, jak mówię, głównie w latach 30. Dziękuję, to wszystko na dziś z mojej strony. Jeżeli są jakieś pytania, panie Michale, oddaję głos.